Cześć, tu Ania ze Szkoły Księgowości, witam Cię w kolejnej mikrolekcji. Dzisiaj temat podatkowy, czyli rozliczanie strat podatkowych. W sytuacji, gdy ponosimy w sensie ustawy o podatku dochodowym czy od osób prawnych, czy od osób fizycznych stratę, czyli nasze koszty podatkowe przewyższają przychody podatkowe, pojawia się problem, no czym bym będziemy mogli w przyszłości tę stratę w jakiś sposób odliczyć, no bo to znaczy, że nie wszystkie koszty jakby odczuwalnie wpłynęły nam na zobowiązanie podatkowe i nie pomniejszyliśmy wszystkich przychodów. I tutaj mamy kilka zasad. Przede wszystkim ta podstawowa zasada to jest odliczenie straty w kolejnych 5 latach podatkowych nie więcej niż 50% kwoty tej naszej straty z danego roku, ale z drugiej strony mamy jeszcze warunek nie wyżej niż dochód. Czyli jeśli w kolejnym roku nie wygenerowaliśmy na tyle dochodu, żeby 50% straty z poprzedniego roku odliczyć, no to oczywiście nie odliczymy pełnych 50%, tylko do wysokości tego dochodu. No i w kolejnym roku znowu będziemy analizować 50%, czy jest wyższe niż nasz dochód, czy nie, i ile możemy tej straty odliczyć. Zaraz pokażę to też na przykładach. Druga opcja to opcja obowiązująca 2019 roku. Tutaj możemy tą opcję zastosować właśnie do tych strat od tego okresu i tutaj mamy taki limit podwyższony. To oznacza, że jednorazowo możemy odliczyć nawet 5 milionów złotych, oczywiście pod warunkiem, że wygenerowaliśmy taki dochód. Gdyby się okazało, że jednak to 5 milionów też dla nas jest niewystarczające, czyli na przykład osiągnęliśmy więcej tej straty, to tą pozostałą część będziemy mogli rozliczyć w kolejnych latach tego okresu 5-letniego, czyli dla nas to oznacza kolejne 4 lata, bo w pierwszym roku odliczyliśmy do 5 milionów i w kolejnych 4 będziemy odliczać pozostałą nieodliczoną część i tu znowu będzie zasada do 50% nie więcej niż dochód wygenerowany w danym roku. Pokażę Ci to na przykładach, zanim jednak przejdziemy do przykładów, to kliknij poniżej i zapisz się na warsztaty księgowe i bądź z nami na 4-dniowym wyzwaniu księgowym, czyli bezpłatnych warsztatach księgowych. I mamy tutaj przykład. Załóżmy, że osiągnęliśmy stratę 1,5 miliona złotych, a w kolejnym roku, tutaj mamy pokazane 5 kolejnych lat, tak jak mówiliśmy, okres jest 5-letnie rozliczenia straty i w każdym z tych lat osiągnęliśmy po milionie złotych dochodu. No i co się stanie? W wersji tej pierwszej, gdzie mamy odliczenie straty 50% nie więcej niż dochód, no to nasze 1,5 miliona rozliczymy w 2 lata, czyli w 2 lata już całą stratę rozliczymy z naszym dochodem. 750 tysięcy w pierwszym roku i 750 tysięcy w drugim. Gdybyśmy zastosowali ten wariant drugi, czyli do 5 milionów złotych jednorazowo, a pozostała część w kolejnych latach po 50%, aż do rozliczenia straty, no to tutaj mamy w pierwszym roku nie 5 milionów, a milion, bo pamiętamy, że limit wynosi 5 milionów, ale my tych 5 milionów jeszcze nie zarobiliśmy. Zarobiliśmy milion, czyli do tej wysokości możemy odliczyć stratę. Milion w pierwszym roku i pozostała część 500 tysięcy, to jest mniej niż 50%, tak? Bo tu musielibyśmy analizować, czy to jest poniżej po pierwsze dochodu, czyli do wysokości dochodu musielibyśmy to odliczyć, a po drugie, czy nie przekracza to 50%, to co nam zostało jeszcze ze straty, która została nierozliczona. Czyli w wariancie drugim milion w pierwszym roku i 500 tysięcy w kolejnym roku. A teraz mamy wariant inny, czyli dalej strata 1,5 miliona, ale ten nasz dochód to raz jest, teraz go nie ma, raz jest strata kolejna i przeanalizujemy, jak tutaj by to rozliczenie wyglądało. W wariancie pierwszym, czyli 50% w roku podatkowym do wysokości dochodu, no to mamy to nasze 1,5 miliona. W roku pierwszym osiągnęliśmy dochód, więc możemy połowę naszej straty rozliczyć. Ta połowa naszej straty to 750 tysięcy, czyli mniej niż dochód osiągnięty w pierwszym roku, więc rozliczamy całe 50%. W kolejnym, drugim roku mamy stratę, więc no nic nie rozliczymy w tym roku.
W trzecim roku osiągnęliśmy dochód na poziomie 500 000. Sprawdzamy, ile nam jeszcze straty zostało. 750 tysięcy. I to jest połowa naszej straty, ale ogranicza nam wysokość dochodu osiągnięta w trzecim roku podatkowym, bo mamy tylko 500 000, więc będziemy mogli odliczyć tylko do wysokości dochodu. W ten sposób zostaje nam jeszcze 250 tysięcy ze straty tej początkowej, którą rozliczymy w roku czwartym, bo tu mamy dochód na poziomie 1 000 000, czyli 250 tysięcy straty tej pierwszej, ale w trakcie tych lat podatkowych pojawiła nam się druga strata tutaj, czyli 700 tysięcy. I znowu to możemy dodatkowo rozliczyć, bo pozwala nam na to dochód, czyli nie więcej niż dochód, nie więcej niż 50% straty, czyli 350 tysięcy z drugiej straty w roku czwartym i kolejne 350 tysięcy w roku piątym. Tutaj również dochód nam pozwala i jest to nie więcej niż 50% straty numer 2. Opcja B, czyli do 5 000 000 jednorazowo i w kolejnych 4 latach do 50%. Więc nasza strata 1,5 000 000 zł może być w pierwszym roku rozliczona do wysokości 1 000 000 zł. Zostaje nam jeszcze 500 tysięcy. W roku drugim nie możemy rozliczyć, bo mamy stratę, więc blokuje nas tutaj brak dochodu. W roku trzecim osiągnęliśmy 500 000 dochodu. Pamiętamy, że z tej pierwszej straty zostaje 500 tysięcy, więc rozliczamy to 500 tysięcy. A w roku czwartym możemy już zająć się kolejną stratą, czyli tą stratą osiągniętą w roku drugim i tu możemy skorzystać już jednorazowo, bo dochód nam na to pozwala. Osiągnęliśmy dochód na poziomie 1 000 000, a strata to 700 tysięcy, więc jednorazowo tą drugą stratę wówczas możemy rozliczyć. Przedstawiłam Ci dwie różne opcje rozliczania strat podatkowych. Zapraszam Cię też do subskrybowania mojego kanału i kolejnej mikrolekcji z podatków i księgowości.